Kolejny odcinek Cafe Red Box. Jesteśmy w Sport Pubie. Byliśmy tu już kiedyś, ale spodobało nam się to na tyle, że kolejny odcinek zmagań w katowickiej lidze Red Box przedstawimy właśnie z tego miejsca. Za nami był przed chwilą właściciel Dawid Felis. Jest to członek drużyny Sport Pub z drugiej ligi, walczącej o pierwsze miejsce, no ale zanim o drugiej lidze, Adam, porozmawiajmy o pucharze. Mieliśmy ćwierćfinały trzy, gdyż no, tak się tyle drużyn się pozgłaszało, że ten jeden wolny los wylosował wcześniej Hungerbud. No i zaczynamy pomalutku omawiać te mecze. Minowa Ekochem w Węgorze, no hitowo zapowiadający się mecz. Wiadomo, Minowa to jest trzecie miejsce na jesień w Redboxie. Teraz mają troszeczkę swoich problemów, ale jest to jednak bardzo solidna ekstraligowa drużyna. No i te Węgorze, które szturmem walczą tam o to złote medale w pierwszej lidze grupie A. Niestety na ten mecz bez Tomka Grucelskiego i bez drugiego super snajpera Adriana Sierackiego, przypominam króla strzelców poprzedniego sezonu w drugiej lidze, no nie da się pokonać tak solidnej drużyny jak Minowa bez jednak dwóch, no nie boję się tego nazwać, najlepszych zawodników. Porażka 2-5. No tak, mówiłem, że piątek to jest taki dzień, że nie wszystkie zespoły uzbierają skład. Tak się stało w przypadku Węgorze. Szkoda, bo ten mecz pewnie by był bardziej wyrównany, aczkolwiek chyba był, ja nie byłem, ty to widziałeś, 2-2 do... Pierwsza połowa była wyrównana, w drugiej połowie Minowa kontrataki szybkie, no i brak było widać Grucelskiego, który jednak całą grę trzyma. No niemniej jednak, no... Minowa awansowała i gratulujemy im bardzo. Za chwilę się dowiemy, z kim się zmierzą w półfinale. No a Węgorze, no cóż, no pokazali i według mnie potwierdzili swoje ekstraligowe ambicje, bo grając bez dwóch najlepszych zawodników, jak równy z równym pierwsze 20 minut, w tej drugiej połowie też ta przewaga Minowy nie była aż tak miażdżąca, także myślę, że to jest tylko taki sygnał, że to będzie super ekipa jesienią w klatce w ekstralidze. Drugi ćwierćfinał to mecz SM Górnik Kokociec, Papszacun Katowice. No tutaj faworyt był tylko jeden, umówmy się, obrońca tytułu Pucharu Ligi, bo ten Puchar Ligi wygrali na jesień gracze z Kokocińca. No teoretycznie powinni byli zmieść Papszacun, no ale zaczął się ten mecz bardzo, bardzo ciekawie. Takie dość przypadkowe trzy bramki, ale jednak trzy bramki strzelone przez Papszacun. No oczywiście w międzyczasie Kokociec również strzelał, ale mecz był naprawdę na styku. Dopiero tuż przed przerwą piąta bramka dla Kokocińca. No i to były takie dwie bramki różnicy i to już tak no, dało im oddech. Natomiast w drugiej połowie grali tylko i wyłącznie na Mateusza Bladego. Ostatecznie strzeliło nas 11 goli. No i powalczy z tym Adrianem Gałdeckim o koronę króla. 12-5 ostatecznie się ten mecz skończył. No tak mi się wydaje, że dla Kokocińca to był bardziej mecz, żeby Blademu pomóż w wyścigu z Gałdeckim niż jakiś o wynik, bo ten był raczej... Ja oczywiście nie umniejszam tutaj umiejętności piłkarskich graczom Pabu Szacun, no ale gdzieś tam różnica poziomów jest widoczna gołym okiem. No, drużyna, która przez tyle lat gra w tym samym składzie i złożona z chłopaków, którzy non-stop grają w klubach, no to musiało się tak skończyć, nie inaczej. Myślę, że fajnie dla Pabu Szacun się spotkać właśnie z naprawdę czołówką Redboxa, bo to widać, że jeszcze troszkę pracy przed nimi i myślę, że to jest taki pozytywów trzeba w tym szukać, a nie negatywów. No i ten ostatni mecz chyba najbardziej teoretycznie wyrównany miał być. Bonito Estuning, obie drużyny będą walczyć o mistrzostwo pierwszej ligi grupy B, bo są w tej pierwszej czwórce. Bonito cały czas niepokonane, no naprawdę fantastycznie. I w lidze wygrywają wszystko, 11 meczy i w pucharze wszystkie mecze pucharowe wygrane. Tutaj 3-0 i 3-0, pierwsza połowa i druga takim samym wynikiem zakończona. Bonito wygrywa 6, ale Gałdycki strzeli tylko jedną. No Gałdecki jedną, ale drużyna wygrywa. No, tym bardziej się robi ciekawa ta rywalizacja tych zespołów, a za chwilę losowanie, nie wiem, może los tak zrządzi, że bezpośrednim pojedynku będą się mierzyć Blady z Gałdeckim, co by było bardzo ciekawe, nie wiem, czy w półfinale, może w finale. Zobaczymy, jak to pokaże los. No i teraz właśnie zaraz przechodzimy do losowania. Dawid, jakbyśmy Cię mogli prosić. Adam, jak w piątek gramy oczywiście? Tak, oczywiście w najbliższy piątek, pierwszy mecz, teraz nie chcę z pamięci mówić, ale bodajże 19.30. Drugi mecz zaraz potem, 20.15, ale to będzie na stronie za jakieś godzinkę, dwie, także tam sobie przeczytacie dokładnie co i jak. Dodajmy, że czwartym półfinalistą jest Hungerbud, który wylosował wolny los, a więc proszę Cię, losuj. Nasza Marysia losuje i tak, Bonito Murcki z...
jest ten pierwszy mecz? Pierwszy mecz. SM Górnik Okociniec, Adam, ale to nie było ustawione. No i druga, żeby była formalność, że tam nie ma czterech, na przykład Bonito, Minowa Ekochem i Hungerbut. Także no, Kokociniec, Bonito, Minowa, Hungerbut, to są dwa mecze półfinałowe, finału za tydzień, półtora, właściwie dwa tygodnie, w piątek również. No niestety w piątek i to 13, ale myślę, że ta data nie będzie jakimś, no dla kogoś będzie pechowa, bo ktoś przegra ten finał, ale właśnie w ten dzień rozegramy mecz finałowy, także losowania już nie będzie, bo wiadomo, czekamy do piątku na półfinały Pucharu Ligi. No i przechodzimy do ligi Minowa Hungerbut, drużyny, które się spotkają w tym półfinale, rozegrały mecz ligowy, no i niespodzianka 5-5? Oczywiście, że niespodzianka, aczkolwiek Marian, który dodajmy nie gra w lidze już, bo cierpi za czerwoną kartkę, sam przyszedł do mnie przed meczem i mówi, Boże, ile oni tam nazbierali ludzi, bo tam Minowa była w rekordowym w tym sezonie składzie. To co mówiłem zawsze i zresztą Marianowi to też powiedziałem, mówię, Marian, tak już będziesz miał do końca sezonu, bo na mistrza każdy się spręża, każdy chce urwać punkty, Minowie to się udało, szczęśliwie czy nie, ale mecz był bardzo wyrównany do samego końca. Hungerbut troszkę czasu grał w osłabieniu i chyba to wyszło, że nie wygrał tego spotkania. Natomiast tak reasumując, w dalszym ciągu jest co prawda w tabeli nie liderem, bo mam dwa mecze mniej rozegrane od Euro Prestige, ale w dalszym ciągu jest takim głównym faworytem, bo wszystko w jego nogach. Jeżeli wszystko wygra, jest mistrzem, jeżeli nie, no to zobaczymy, co zrobi Euro Prestige. Właśnie Europrestiż wykorzystał tą wpadkę, jakby nie patrzeć, Hungerbudu, gdyż od niego oczekujemy tylko i wyłącznie samych zwycięstw i pokonał KS Charlej 9-3. No chyba nie ma co za dużo o tym meczu mówić. No o tym nie, ale może ja tu uprzedzę fakty, ale Europrestiż rozegrał dwa mecze i o ile ten pierwszy to raczej wszyscy wiedzieli, czy wszyscy obserwatorzy domyślali się, że to będzie raczej zwycięstwo i to łatwe. No może do najłatwiejszych nie należało, ale było, ale wszyscy czekali chyba na czwartkowy mecz Europrestiże z Globetransem. Ten również ekipa Europrestiż rozstrzygnęła na swoją korzyść i to już tak troszeczkę można nazwać niespodzianką, bo ten Globetrans, myśmy tu cały czas ich chwalili, dalej chwalimy. Bo nawet kapitan Europrestiż po meczu do mnie przyszedł i mówił, że naprawdę Globetrans gra kapitalną piłkę, tak jakoś z taką lekkością, łatwością dochodzą do sytuacji. Widać, że się bawią tym, a nie walczą nie wiadomo jak i ile sił w to wkładają. Z taką naprawdę uśmiechem na ustach mówi, grają. No im się udało ich pokonać, 7-5, gratulacje. W dalszym ciągu Europrestiż jest pierwszy, liczy się w walce o mistrza, a myślę że już chyba nic nie powinno im odebrać miejsca na podium, także gratulacje już dzisiaj i tak trzymać. Ciekawa jeszcze informacja, wejdę ci słowo odnośnie Europrestiż, zanim nad Globetransem się pochylimy. Jadą do Poznania na ten turniej. To znaczy no dzisiaj, no jutro już będziemy wiedzieć, dzisiaj jeszcze nie wiemy, ale myślę, że Zbyszek to potwierdzi i pojadą. I co ciekawe, tak patrzymy tu w tabelę i może się tak stać, no na dzień dzisiejszy, jeżeli by faktycznie tak się stało, to do Poznania pojadą pierwsze trzy drużyny z tabeli w Ekstralidze, czyli trzy najsilniejsze drużyny z Katowic. No myślę, że to by była bardzo, bardzo fajna sprawa i wiemy też, że jedzie serwis Six Senses. On może skończyć na czwartym miejscu, a więc jakby pojechała pierwsza czwórka. Jeszcze wolni Strzelcy. Jeszcze wolni Strzelcy do tego, no to już by była, no myślę, kapitalna sprawa i myślę, że zresztą sam organizator poznański Waldemar Palacz, który od lat organizuje ten turniej z ramienia Redboxu, mówi, że kurczę, sam czeka z niecierpliwością na te drużyny i mówi, może wreszcie faktycznie ktoś spoza Poznania wygra, bo dodajmy, to nie jest łatwo jechać taki szmat drogi i tam siedzieć cały dzień, grać na nowym boisku, nowej nawierzchni i w nowych warunkach. No miejmy nadzieję, że w tym roku to się powiedzie. Globetrans poza medalami? Czy jeszcze się pozbierają w tych ostatnich meczach sezonu? No tu ciężko to dzisiaj rokować, bo no troszeczkę im się ta strata duża zrobiła, ale no będą walczyć na pewno. No zobaczymy.
No i właśnie dlaczego Globetrans poza strefą medalową, gdyż naprawdę fajnie zaczyna grać, no już od kilku tygodni fajnie gra, ale to naprawdę już jest taki stary dobry SM Górnik Kokociniec. Ogranie Demetrix 5-4, przypominam, jest to jakimś tam fajnym wynikiem, bo Demetrix naprawdę gra w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo dobrze. No i tu było cieńko, bo było 3-4, Paweł Hajduk 43, no i ten niszczyciel Mateusz Blady 48 minuta daje zwycięstwo. Ciężko było, ale w bólach wygrywać też trzeba umieć. No trzeba, bo to też niejednokrotnie żeśmy tu mówili, nie sztuka wygrać jak idzie, sztuka wygrać jak nie idzie. A tu chcę dodać, że Demetrik miał pasę tam kilku spotkań zwycięskich, zresztą oni z każdym walczą do samego końca i to jest naprawdę wyrósł na taki bardzo solidny team, który punkty może odebrać każdemu. Natomiast w Górniku potwierdziło się, że tam jest taka poukładana ta drużynka, jest super bramkarz, Woźnica w każdym meczu pokazuje, że... W pucharze są w obroniu. Tak, no to może mu tak wyszło, ale w lidze naprawdę ja zawsze gdzieś tam blisko grałem, tak się go ogląda i pokazuje dużą klasę. W środku ten Heidi, którego przepchnąć, przewrócić jest wręcz rzeczą niemożliwą, no i z przodu Blady i to są te trzy takie żądła, które kują bardzo mocno i myślę, że bez tej trójki ciężko było Kokocińcowi cokolwiek zrobić, aczkolwiek ta cała reszta, tam jest Renner, tam jest Świerkot, tam jest Urbacz, także same znane nazwiska, nie tylko w Redboxie i to jest naprawdę dobry taki poukładany team. To była góra tabeli, od dół tabeli bardzo ważne dwa mecze, SWA Ratusz 11-4, Ratusz pomimo, że bez zmian, ale Łukasz Nowak grał, a jak Łukasz Nowak gra i jest tych sześciu zawodników, nie że muszą grać cały mecz jednego mniej, to jest dobrze. No niemniej i tak sytuacja ich w tabeli nie jest ciekawa. To nie jest ciekawa, ale wynik mówi za siebie, to dobrze, że po tym walkowerze się pozbierali i co prawda, tak jak mówisz, bez zmian, ale z Łukaszem Nowakiem, a ten jakby w każdym meczu prezentował to, co teraz zaprezentował, to pewnie włączyłby się do walki z Bladym o Króla Strzelców. Tam jeszcze jest jeden zawodnik, który walczy teraz z Kowalskim. To jest ta dwójka prowadząca. Pewnie on by doszlusował bardzo szybko. Sześć bramek, to wszystko mówi za siebie. Pewne zwycięstwo Ratusza i no Ratusz walczy. Ma bardzo ciężką sytuację, bo tylko dwa ciężkie spotkania. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. SWA również nieciekawie to wygląda, aczkolwiek oni mają jeszcze troszeczkę mniej mecz od innych. Najdziwniejszy mecz i nie wiem, czy to nie będzie najdziwniejszy mecz całego sezonu w Redboxie. GLS Węglosmyk. Pierwsza połowa to jest dominacja Węglosmyku. 5-0. GLS nie istnieje. Początek drugiej połowy to są dwie, trzy naprawdę setki, jak nie dwusetki graczy z Węglosmyku, żeby podwyższyć wynik. Tam szli 3-1, 3-2. Do pustej bramki nie potrafili szczęść. Naprawdę no, nie wiadomo, jak ta piłka nie wpadła do bramki. No i co się zaczyna dziać? Zaczyna się dziać niedobrze, bo GLS zaczyna cisnąć. Strzela 3 bramki, aczkolwiek to i tak jest mało, bo do końca meczu 2-3 minuty. Na 1,5 minuty przed końcem w przewadze bramkarz Marcin Suchański zagrali tak wabank, 6-4 praktycznie wyszli, zamknęli taki zamek. Strzelił na 4-5. Chwilę potem Krzysztof Kubista, no fantastyczny taki fałsz z zerowego praktycznie kąta w okienko na remis. No i Mirosław Wania dosłownie sekundy przed końcem 6-5. No nie wiem, jak to skomentować taki mecz. Jak z filmu Hitchcocka, no ja też nie potrafię, no ja jedyne co mi się ciśnie na usta to brak kapitana w Węglosmyku, który może by zadziałał na swoich chłopaków i gdzieś wywarł na nich większą presję, presję tego, żeby nie grać nonszalancko, bo według mnie to ta właśnie nonszalancja wyszła, bo prowadząc 5-0, tak jak mówisz, 3 setki, żadnej się nie strzela, no to jak to inaczej nazwać? No tylko takie rozluźnienie szyków i to jest takie dopisanie punktów sobie haha i w przerwie już przy zmianie stron. A tu jak się okazuje, no co już enty raz powtarzamy, walczymy do końca i Wania i spółka pokazali, że jest to możliwe, no wynik nadający się chyba do Teleekspresu albo do jakiejś wiadomości. No tą końcówkę to można w wiadomościach jakiejś naprawdę. Szkoda, że nie było w ten dzień naszego kamerzysty. Ale był na meczu Lions K-Designer i wygrana K-Designer 8-4. Wiadomo, Lionsi bronią się zaciekle przed spadkiem. No już coraz ciężej im będzie ten ekstraligowy byt utrzymać. Jeszcze teoretycznie jest na to szansa, no ale
może być ciężko. Natomiast K-Designer, bardzo dobry mecz. Do przerwy 3-1 prowadzą spokojnie. W drugiej połowie zaczęli Lionsi walczyć. Czego mi brakowało w pierwszej połowie w grze Lionsów, to walki. I troszeczkę zostali zdominowani przez... Dobrze, silnie, dosyć fizycznie grający gręcego przeciwnika, aczkolwiek wszystko w granicach rozsądku. No i gdy doszli po bramce Jana Knury na 4-5, wydawało się, że już naprawdę mecz będzie pod ich kontrolą. No niestety, ostatecznie tak się nie stało. Na duży wpływ na to niestety miało zachowanie bramkarza Łukasza Łaty, czerwona kartka, taka totalnie niepotrzebna. Osłabił zespół, no i nie udało się już tego meczu wyciągnąć, a była na to szansa. No była, ale... No cóż tu dodać, no czasami nerwy puszczają, to tak w ferworze walki, zresztą Łukasz Łata po meczu trochę żeśmy mailowali i bił się... Każdemu nerwy mogą puścić. Co? Bił się w piersi, zwłaszcza jak jest taka stawka spotkania, chyba komu jak komu, ale jemu najbardziej zależy na utrzymaniu Lionsów, no. On tam daje z siebie wszystko, a wiadomo, bramkarz nie zawsze może dawać, nie wiem, tyle drużynie, co napastnik, aczkolwiek jest kluczową postacią zespołu, no ale ten bramkarz jest uwiązany w tych 5 metrach i może jemu ciężej te nerwy gdzieś tam wybiegać i wypocić, stoi i patrzy, co robią inni, no i tak się stało, jak stało, no on serdecznie, to mi się bardzo ładnie w ogóle podobało jego zachowanie, bo szukał tego zawodnika, którego sfaulował, przepraszał mnie, ciebie, także no Jagiełło, notabene. Szacun, no a wiadomo, że Jagiełło to jest bardzo techniczny zawodnik i gdzieś jest łatwo dać się sprowokować, także... No zostawmy to już, nie wspominam. Ale szkoda Lionsu, bo naprawdę była tutaj szansa utrzeć nosa drużynie, która chyba jest w najlepszej formie z wszystkich ekstraligowców w tej chwili. No tak jak żeśmy mówili, K-Designer poukładali te swoje szyki, ten swój skład, te sprawy organizacyjne i tam bardzo fajna robota i tutaj widać, że ten zespół pnie się w górę. Czy wepnie się na podium, to zobaczymy. Na chwilę obecną jest czwarty, no ale musi czekać tu na jakieś wpadki Hungerbudu, Kokocińca czy Europrestiż. Charley Service Six Senses, no tym meczem Charley zagwarantował sobie niestety spadek, znowu spadek, mówimy za słabi na Ekstraligę, za mocni na pierwszą. Dariusz Piec tak w pojedynkę próbował tam coś zmienić, coś ograć, coś szczelić, natomiast te szybkie akcje serwis. No w dobrej formie są przed turniejem poznańskim, nie można powiedzieć, że nie. No i bardzo dobrze. Charley, no cóż, nowe stroje już w tym roku, to znaczy w tym sezonie szczęścia nie przyniosą. Mamy nadzieję, że w pierwszej lidze będą widoczni, bo ten jaskrawy pomarańczowy jest bardzo widoczny na dużych boiskach i tak jak to już chyba 2 czy 3-krotnie, nie chcę tutaj skłamać, zrobili spadek z pierwszego miejsca, awans. No życzymy. Następne stroje. Życzymy im tego. Gdyby nie mecz GLS Węglosmiech, to tutaj byłby taki najdziwniejszy mecz tego tygodnia w Ekstralidze. WSD Minowa. 2-1 WSD do przerwy, 4-1 po zmianie stron. Wszystko układa się fajnie po myśli Kępnego i spółki. Natomiast Minowa pokazuje, że jest taką naprawdę nieprzewidywalną drużyną. 4 gole pomiędzy 39 a 46 minutą i się stało, i się zrobił wynik 5-4 właśnie dla Minowy. No ale Kowal w 49 i Mateusz Nowicki dają zwycięstwo WSD, które chyba i tak jednak nie grają o medale, no ale fajnie wygrać taki mecz w takich okolicznościach. Taki mecz walki, ten mecz był wygrany już dużo wcześniej, ja nie wiem, bo oglądałem go i takie rozluźnienie, te 3 bramki dla Minowy to tak z niczego właściwie, raz i szacun dla tej drużyny, że zdołała się pozbierać, bo pewnie nie jedni by się już położyli na trawie i czekali na koniec spotkania. Tutaj się udało jeszcze doprowadzić do remisu, udało się z rzutu wolnego, ta ostatnia bramka, strzelić, zdobyć 3 punkty. No i tak jedni, no WSD raczej WSD już ma utrzymanie zapewnione. Minowa jeszcze u niego musi powalczyć, ale ma 4 spotkania. Ja myślę, że jakoś nie wydaje mi się, żeby Minowa była tym zespołem, który opuści szeregi Ekstraligi. Tabela Europrestiż o 5 punktów nad Hungerbudem, ale Hungerbud ma 2 mecze mniej. No i teraz pytanie, jak myślisz, czy Hungerbud wygra wszystko do końca, czy się potknie? Mówisz, na rozkładzie mają jeszcze Demetrix, a historia zna taki przykład, co Demetrix zrobił z Hungerbudem kiedyś. No równy rok temu Demetrix praktycznie zabrał tytuł Hungerbudowi. W zeszłym roku rzutem na taśmę Hungerbud wygrał z Demetrixem 1 bramką, także ten dzisiejszy mecz to będzie naprawdę... taki wyznacznik chyba tego, czy Hungerbud zdobędzie mistrza, czy nie. Zobaczymy, co się będzie działo wieczorem.
Dół tabeli, myślisz, Lions, chyba już w pierwszej lidze. Ratusz SW ucieknie? Nie chcę tutaj prorokować, tu jest jeszcze GLS, Węglosmyk, który niby potrafi grać pięknie, wspomniane 5-0 do przerwy, a potem przegrana 6-5, także no, ciężko tutaj będzie. No szale, wiadomo, spadł, najgorsza sytuacja, najcięższa Lionsów, no ale matematyczne jeszcze szanse są, także można powiedzieć, dopóki piłka w grze. Kawa dostarczona, kawa i herbata, czyli Cafe Red Box pierwszej ligi. Przechodzimy od razu do grupy A. No tutaj skończyliśmy tą rundę zasadniczą, zarówno w grupie A, jak i grupie B. No i tak pokrótce, jak wyglądały te ostatnie mecze tej pierwszej rundy. Rockwell Byki 2-0. Tutaj Rockwell tylko potwierdził to, że naprawdę bardzo fajnie zaczęli grać w pierwszej lidze, co się chyba mało kto spodziewał. 15 punktów zdobyte, pewne utrzymanie. Tyskie RR Projekt. Tyskie tutaj wygrało ten mecz 6-4, chociaż łatwo nie było. I czekali na to, co zrobi Loko, co zrobi Atria, gdyż po tym meczu wygranym byli już na miejscu medalowym. RR Projekt natomiast już pogrzebał całkowicie sobie szansę na walkę o utrzymanie po rundzie zasadniczej. Niestety będą musieli w finałach walczyć jedynie o to 9. miejsce na samym dole. Wyzwolenie Alboys. Tutaj Alboysi troszeczkę chyba zlekceważyli przeciwnika. Przyszli w dosyć okrojonym składzie. Niemniej wygrali 5-2. United, Juloko. Tutaj bardzo taki ciekawy mecz. Cios za cios. Ostatecznie Efeje wygrywają 4-3. Aczkolwiek też tylko i wyłącznie powalczą o miejsca 5-8. Vision Express, Czerwone Byki, bardzo ważny mecz dla Byków, 4-0 wygrana. Bardzo ważny, gdyż to są 3 punkty, które... No tutaj wiadomo, każdy punkt jest ważny na tym dole tabeli, w tej rundzie finałowej będzie troszeczkę im łatwiej. No i ten mecz, o którym właśnie wszyscy tutaj czekali, Juloko czekało, Tyskie czekało, co zrobi Atria. Atria przyszła na mecz z Vision Express w osłabionym składzie, to prawda, ale jeszcze bardziej było osłabione. Vision Gryż grał cały mecz, jednego mniej. No i jak to się ostatecznie zakończyło? No i tak, grali cały jednego mecz mniej, a napędzili niezłego stracha. Przypominam, Atria musiała wygrać, żeby wejść do gry o medale. No, Vision, dla Vision każdy punkt tutaj jest ważny. Tak, i Atria wygrała, ale grając jednego zawodnika więcej, zrobiła to w stosunku 4-3. Ostatnią bramkę strzelił kapitan Kłobukowski dosłownie w ostatniej akcji meczu. Także z dalekiej podróży powróciła Atria. No miejmy nadzieję, że skład tego zespołu na finały będzie o niebo lepszy i włączą się do walki, bo mają tylko 3 punkty straty do trzeciego w tabeli Alboys i drugiej SMC Lezji. I te mecze z ich udziałem będą tak ciekawe jak inne spotkania, no bo o tym meczu z Vision to nie wiem co powiedzieć w ogóle, bo jak się gra no w 5-4 o taką stawkę, no to aż grzech. Grzech, żeby w ostatniej akcji meczu rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. A tu tylko można gratulacje złożyć Vision, że podjęli walkę, podjęli rękawice i tak dzielnie walczyli. Co im dobrze wróży, bo do 9 RR Projekt mają tylko 3 punkty straty i utrzymanie jest ich zasięgu z pewnością. 3 mecze finałowe. Bardzo ciekawe, bo tu są różnice punktowe małe, tu tylko wyzwolenie ma większą stratę i im będzie ciężko, naprawdę ciężko wyciągnąć się ze strefy spadkowej. Cała trójka pozostała, czyli RR Projekt, Czerwone Byki, Vision mają szansę pozostać w pierwszej lidze. Czekamy na mecze finałowe, które od dzisiaj już się rozpoczynają. RR Projekt w ostatnim meczu tylko nadmienię przegrał z Węgorzami 11-0. Te właśnie Węgorze na pierwszym miejscu, 3 punkty nad SMC Lezją, 3 punkty nad Alboysami. Dzisiaj mecz właśnie Alboys Węgorze. Przypominam, Węgorze przegrały właśnie z Alboysami w rundzie zasadniczej. Myślisz, że mimo wszystko ten właśnie Grucelski i spółka wygrają tą ligę, czy tutaj jednak będzie ciekawie? Już po dzisiejszym meczu będziemy mieli naprawdę wszystko na styku. Czy są na najlepszej drodze do wygrania? 3 mecze tam nie muszą zdobyć kompletów punktów, żeby wygrać, no ale dla mnie są faworytem, natomiast boisko pokaże, jak to się rozstrzygnie do końca. Czarny koń w tej pierwszej czwórce SM Silesia? No całkiem możliwe, to taki zespół też, który już w zeszłym sezonie... Zremisował z Węgorzami. Tak, także oni też jak będą mieli skład, jak im to dopisze, to no tu w ogóle tu ciężko staje, bo cała czwórka, bo przecież my nie stawiajmy na straconej pozycji Atri, bo dodajmy, że ten ostatni mecz naprawdę w dużym osłabieniu grali, a oni jak przychodzą z braćmi Urbaniakami
w ogóle w pełnym składzie, to też jest zespół, który może powalczyć z każdym, także całkiem możliwe, że Jatra się włączy o jakieś medale. Największy przegrany tej pierwszej rundy zasadniczej, Tyskie i Loco United? Tradycyjnie ja bym powiedział, że Tyskie, bo to co powiedziałeś na początku, Tyskim się czkawką odbija początek sezonu, gdzie przegrali kilka meczy i potem już tylko patrzyli na to, co zrobią przeciwnicy i z pewnością Tyskie to nie jest taki zespół, którego ambicjami jest walka o miejsca 5-8. Grupa B, też troszeczkę szybko opowiemy o tych meczach, które były, a potem przeanalizujemy to, co w tabeli. SBL Bonito 5-6, no tutaj naprawdę ciepło było Bonito, ale mimo wszystko wygrali kolejny mecz. SBL się utrzymał na 7 miejscu, powalczy o 5 miejsce co najwyżej. Thousand United i tutaj były, no musiał co najmniej jeden z tych dwóch meczy wygrać. 26 już załatwił sprawę, pokonał Papszacun 4-1. Grał medale, nabrała rumieńców, Tauzen Artkam dzień później 9-0, czyli jeszcze sobie polepszyli stosunek punktowy w tej rundzie finałowej. Co prawda chyba walka to już jest tylko i wyłącznie o drugie miejsce, no ale jednak to drugie miejsce jest promowane awansem do Ekstraligi. Estuning, FC Szacun Pap 4-1, Derby Siemianowic. Tutaj no długo prowadził FC Szacun Pap, ale Mateusz Orlik tam wziął wszystko w swoje... na swoje barki, strzelił 2 gole, wygrana ostatecznie 4-1. No niestety FC Szacun Pap zagra jedynie o utrzymanie. Bonito, Pap Szacun Katowice, Pap Szacun nie miał nic do powiedzenia, 7-1. I SN Progres Norma 6-3, pierwsze punkty SN Progres, jedyne punkty w tym sezonie jak na razie. Była to ostatnia drużyna, która zapunktowała. Maciej Kisler, ten kapitan Galenu, który ma wrócić Galen na jesień, strzela 2 gole. No niemniej SN Progres i Norma już praktycznie w drugiej lidze. Praktycznie tak, bo strata jest dość duża. Powrócę do pierwszej czwórki, tak jak wspomniałeś, Bonito Murcki, no to chyba tu by musiał, nie wiem, księżyc spać z nieba, żeby nie weszli do Ekstraligi. Żeby nie zdobyli mistrza, bo już nie... No muszą wszystko przegrać, no. Niemożliwe. Już nie tylko to, że mają przewagę punktową, ale i gra pokazuje to, że tutaj Puchar też z trzecim, Estuning 6-0, praktycznie bez historii mecz. Także ja myślę, że spokojnie. Tak jak wspomniałem, mecz bez historii, także tu chyba sprawa jest jasna. Natomiast jeśli chodzi o drugie miejsce to wszystkie 3 drużyny mogą i powinny walczyć. No powinny walczyć i to zobaczymy. Jeśli chodzi o utrzymanie, tu się powinna rozstrzygnąć ta sprawa między Artkamem a FC Szacun Park, bo nic nie umując zespołom SN Progres i Norma Katowice, strata chyba jest zbyt duża, 6 punktów, także to raczej nie wróżę im dobrze, aczkolwiek każdemu życzę, żeby w tej pierwszej lidze został. Jeśli chodzi o ta czwórka, która praktycznie gra tylko o miejsca, to ja bym do każdego zespołu mógł przykleić taką łatkę rozczarowanie sezonu, bo i KTG... Chyba tylko Papszacun tak w miarę, no, że się utrzymał, ale też mało punktów. Prawda? I to chyba z tego są zadowoleni. Natomiast KTG przed sezonem, to cały czas taka jest drużyna niespełnionych nadziei. Niby ich widzimy już w Ekstralidze, a cały czas czegoś brakuje. Rafa Travel to samo. Rozmawialiśmy tyle razy, no... Podoba mi się postawa SBL-u, bo sam Marek mówi, że troszkę tam świeżości brakuje, ta młodzież, którą on gdzieś załatwia, nie bardzo się mu sprawdza, a jak on sam mówi, że my troszkę starsi nie jesteśmy w stanie pociągnąć, co pokazuje mecz ostatni z Bonito, tam też bardzo fajny występ, w końcówce po prostu brakuje sił, także ja myślę, że to miejsce SBL-u i to, że już sobie zapewnili utrzymanie, to i tak jest sukces i jeśli ten zespół myśli o czymś więcej, to po prostu troszeczkę wzmocnień, ale ja myślę, że to udany sezon Marka i jego zespołu. Drugiej ligi Sigma Dara Inwet, no taki ważny mecz dla Sigmy, bo naprawdę fajnie się prezentują w tej drugiej części sezonu. No i gdyby udało im się ograć ten Inwet, no to można by jeszcze jakoś tam matematycznie sobie przedłużać szansę na medale, a tutaj jednak 6-0. Brian Motyka 3, Dawid Kurtysiak 3, te dwie gwiazdy starego Inwetu Babylon. No rozstrzygnęły ten mecz na korzyść walczących o medale czerwonych. No właśnie, to jest ta różnica. Motyka, Kurtysiak, ja nie wiem, czy w Sigmie grał Gajda, ale jeżeli grał, to pewnie ktoś go tam nieźle przykrył, że nic nie strzeli, bo on przeważnie strzela i on czyni tą różnicę w Sigmie. Jeśli go nie było, to
to widać gołym okiem, 6-0, praktycznie bez historii, acz do przerwy tylko jeden, no ale, ale to, no to co mówiłem, Kurtysiak, Motyka to są zawodnicy, którzy, którzy przecież grają w piłkę lat kilkanaście i to gdzieś trenując prawie że codziennie, także no nie może być inaczej grając przeciwko, przeciwko bądź co bądź drużynie, w której nie ma piłkarzy jako tako, to są zapaleńcy. Poza Gajdą. Poza Gajdą, zapaleńcy, którzy, którzy próbują, którzy, którzy coś chcą zrobić i chwała im za to. Ja takich bardzo szanuję, tylko tak jak mówię, konfrontacja zespołów dwóch takich, no to jeśli wszystko idzie tak jak iść powinno, to może się skończyć tylko, tylko tak. Do jednej bramki mecz PAP pod piątką OKF BIG. Jedyna ciekawostka, w tym 9-1 wyniku aż 8 zawodników pisało się na listę strzelców. No chyba zdecydowanie najmocniejsza drużyna w tej lidze, mimo że przegrali z Goblinami bezpośredni mecz. Przegrali, widać, bo Gobliny też generalnie to jest bardzo mocny team, ale, ale nie zawsze mają skład. Tam ostatnio był u nas, byłeś też ich bramkarz i kapitan drużyny mówił, że kurczę, ciężko z tym składem, że jednak troszeczkę za mało, mało mają tych ludzi, że wyciągną wnioski i w przyszłym sezonie kogoś tam jeszcze wezmą więcej, bo to jednak trzeba mieć kogoś na zapas. Natomiast pad pod piątką, no, no już jest tylko jeden krok, taki malutki od mistrzostwa i myślę, że za tydzień Kafe Redbox też będzie przy kawie, ale nie, nie tutaj w pubie, a właśnie u nich w pubie, bo chyba tak to się skończy. Grupa Żywiec MPFC, 1-1 do przerwy, w drugiej połowie MPFC fantastyczny finisz. Finisz, który kończy ten sezon, Szymały i spółki, wygrana 7-2, fajne zwieńczenie, fajnego sezonu. Wiadomo, tych punktów pewnie jak się tak przejrzą te wszystkie mecze, mogłoby być więcej, no ale ja wiem, w porównaniu do poprzedniego sezonu skok jest naprawdę zauważalny. Zauważalny, tu też to już wychodzi gra na hali, bo co prawda nie wszyscy oni grali w tej drużynie, ale grali i widać progres wyników cały czas i cieszy w ogóle radość z gry tego zespołu, bo to jest taki radosny zespół, który cieszy się naprawdę z każdego wyniku, z każdego spotkania. Oni po przegranych meczach nie szukają usprawiedliwienia w złej pracy sędziego, czy w tym, że piłka była zbyt mokra, czy boisko źle ścięte, tylko biorą to na swój garb i szacun. Tam Szymała robi bardzo fajną robotę w trzymie, to gdzieś tam w swoich ryzach pomagają mu tam jego koledzy i to jest naprawdę taki pozytywny zespół. Oni już skończyli, im już dziękujemy za ten sezon. Mało tego mogę tutaj też powiedzieć, że to jest pierwsza z tych wszystkich drużyn, o których tutaj rozmawiamy, która już dzisiaj, nawet nie dzisiaj, a w poprzednim tygodniu, dziękując mi za sezon wiosenny, wpisała się na sezon jesienny, także można tylko powiedzieć, że zapisy już ruszyły. Śląsk, Finimondo, no tutaj straszne problemy kadrowe Śląska. Trzy bramki strzelił Adam Domagoła dla Finimondo, 3-2 ostatecznie wygrało Finimondo. Tyle, że Śląsk mniej więcej od 30 minuty grał jedynie w piątkę. No i na 10 sekund przed końcem Maradona Redboxu miał naprawdę doskonałą sytuację do doprowadzania do remisu. Szacun dla Śląska, jak zagrał, no ale szkoda, że to nie wpadło. Z metra do pustej. Tak, oni w ogóle Śląsk zaczął w czterech w polu, bo jeden zawodnik się spóźnił. Gdy on dotarł na początku drugiej połowy, drugi doznał kontuzji, zszedł. Także większość czasu w czterech przeciwko Finimondo, no to wynik bardzo dobry. No, natomiast rzeczony Maradona był u mnie w popularnej budzie, nawet mi pokazywał, co on zrobił. Pokazał mi, jak to zrobił, że piłka nie znalazła drogę do siatki, natomiast nie znalazł odpowiedzi na pytanie, czemu tak zrobił. No szkoda Rafała, fajny wynik by był 3-3 w takich okolicznościach z Finimondo, tak się nie stało, Finimondo wygrało 3-2. Siódemka, Gobliny 0-5, to jest trzeci walkover siódemki do końca sezonu, walkovery. No chyba jedyna taka drużyna, która no tak niefajnie kończy sezon. No cóż, no pewnie gdzieś tam z zawodnikami tymi jeszcze się będziemy widzieć. Ja przypomnę historię Sevitela, który też kiedyś odpadł z rozgrywek. Pewnie jeszcze będą chcieli kiedyś przyjść, wrócić i sobie wyjaśnimy parę rzeczy, bo to nie nam przecież najbardziej robią na złość czy pod górkę, tylko tym innym drużynom, które z nimi walczyły. No tak najbardziej chyba pokrzywdzona jest Sigma, która jako jedyna z nimi przegrała, no ale cóż robić, takie życie, regulamin jest regulaminem, a ten został troszeczkę zmieniony.
No szkoda, szkoda, bo to wszyscy się wpisują po to, żeby się bawić, a takie zachowanie po prostu psuje tą zabawę i oby jak najmniej takich drużyn. 13 Sajsoft, mecz bez historii 8-2, 5 goli Marka Drzyzgi. No bardzo fajna postawa 13, która ciągle ma szansę tutaj jednak jeszcze zamieszać. Signum Inwet, no i tutaj taki chyba największa sensacja tego tygodnia w tych drugich ligach. Wygrana z Signum 9-6. Łukasz Szuba, ten bramkarz, naprawdę taki strach, chyba najbardziej niepozorny człowiek w drugiej lidze. Świetny golkiper, naprawdę wyjmował tam rzeczy nieprawdopodobne. No a w ataku Marcin Madaj 5 goli, 9-6 Signum, naprawdę super wynik. Szkoda, że tak późno zaczynają dobrze grać. Bardzo duża niespodzianka według mnie, bo nawet miejsca w tabeli pokazują, gdzie są jedni, gdzie są drudzy. Natomiast o Signum żeśmy tutaj rozmawiali, że oni chyba takie największe rozczarowanie dla nas, bo fakt jest faktem, że powinni być o dużo, dużo wyżej. Natomiast ten mecz udowodnił, że mają możliwości, mają na to papiery. No a bramkarz i to od sędziego wiem, który mimo wszystko całe spotkanie oglądał. Ja oglądałem tylko jego fragmenty. Mówił, czynił cuda w tej bramce i to w głównej mierze jego są te 3 punkty. Pozostaje życzyć temu zespołowi utrzymania tej formy tak do końca tego sezonu, jak i jesienią, bo ja mam nadzieję, że jesienią ten zespół nie dość, że będzie grał w Redboxie, to powalczył awans. Natomiast Inwed, no taki dziwny sinusoida. Stryczek w nos taki. Dokładnie, bo 6-0 i Sigmom się wydawało, że zespół już do końca pociągnie i będzie wygrywał wszystko, a tu taki jakiś... Może zbyt szybko uwierzyli, że są tak dobrzy, że już nikt im w stanie nie jest zagrozić. Okazało się, że jest inaczej, także panowie sprężcie się, bo do końca sezonu jeszcze 2 bardzo ważne mecze i jeżeli myślicie o awansie, no to musicie je wygrać. Mało tego, teraz pozostało wam czekać, co zrobią rywale. No tak, bo Gobliny mają 9 meczy, jak oba wygrają, to będą nad Inwetem, no jest ta 13. No jest 13, jest jeszcze Premium Appetite, które oczywiście nie wyprzedzi Inwetu, jeżeli Inwet wygra 2 mecze, no ale inni mogą, także no trzeba się sprężyć i do końca sezonu powalczyć. Popatrz, tak bardzo, bardzo dużo drużyn punktowało, bo aż do 9. miejsca, czyli Sigmy, która ma aż 16 punktów, no to kupa zwycięstw tych drużyn. Tam dosłownie tylko Sajsow, Grupa Żywiec, no i mimo wszystko Śląsk z OKF-em, to tak dostarczyciele punktów, natomiast ta cała reszta, bardzo wyrównany poziom. No wyrównane i tutaj od 5., 6. miejsca każdy może powalczyć jeszcze o medale. A ja po raz też enty przypomnę, że do pierwszej ligi z automatu awansują 3 drużyny, ale mało kiedy się zdarzyło, żeby nie awansowała 4., czasem 2/4. Także myślę, że jest o co powalczyć, bo jak w końcu też wasz przykład drużyny RL Projekt pokazuje, to w tej pierwszej lidze nie jest aż tak bardzo ciężko, jakby można się było spodziewać, bo jeżeli ten sezon by się kończył na 11 spotkaniach, to wy się utrzymujecie, także chyba warto spróbować sił na nieco wyższym poziomie, choć to tylko na przykład z 4. miejsca. Po Adamie została tylko kawa, a to znak, że z nami jest ekspert Redboxu od drugiej ligi grupy B, Dawid Felis, kapitan Sportspubu? Drugi kapitan. Wicekapita, no ale to zanim o was, to troszeczkę ja się nagadam. ZS1 Lombard.pl, no interesował was ten mecz, gdyż no, liczycie na potknięcia ZS1. Oczywiście, jak najbardziej liczymy. No, układ tabeli na razie ZS1 prowadzi, widzę, tak. No musiał wygrać, a was to interesuje, żeby nie wygrał, a Lombard to jest dosyć dobra drużyna. No liczyliście, że stracą punkty? Tak, jak najbardziej. No nie stracili, gdyż wygrali ten mecz 5-4, Arkadiusz Mrochen w 49 minucie na 5-4 strzelił. Grupa Zarmen ZS1, drugi mecz i tu już dużo lepszy wynik dla Sportspubu, bo Grupa Zarmen naprawdę w końcówce sezonu zaczyna bardzo fajnie się prezentować. Tam Tomek Nalewajka robi kupę dobrej roboty w tyle, jak również i bramkarz Paweł Dobrodziej i remis 1-1. No i przechodzimy do 27, tutaj 2 bardzo interesujące ciebie mecze. Zacznijmy może od tego nie waszego, czyli ostatnie miejsce Sewitel, 2-4, wygrana Sewitela. No ważny był to mecz dla was. No po cichu liczyliśmy, że jednak ostatnie miejsce powalczy i będzie remis w tym meczu. No. A remis, mówisz, więcej by wam dał, gdyż tutaj ma ostatnie miejsce więcej meczy. Tak, bo Sewitel by w tym momencie
przy naszych zaległościach wyszlibyśmy chyba na równi, tak? Albo nawet później przeskoczyli, gdybyśmy odrobili wszystko. No zobaczymy, jakby jak to się w końcu ułoży. W każdym razie no, wygrana Sevitela 4-2 do przerwy 0-0. Sevitel spina się na najsilniejszych. Tam dwie bramki Patryka Lesika, dwie bramki Łukasza Kosia. No i ten mecz wasz, fantastyczny, z Katolami 17-1. Baliście się tego przed meczem Łukasza Woźniaka, walczącego o koronę króla, czy raczej polegaliście na swoim duecie supernapastników Jabłoński-Sosnowski? Powiem szczerze, no każdy napastnik, który walczy o koronę króla strzelców, to trzeba okazywać szacunek dla takiego chłopaka, tak? I mamy nadzieję, że jednak nasz duet zrobi koronę, a nie Łukasz, tak? Były jakieś problemy w tym meczu, bo wynik tutaj jest miażdżący. No dopóki nie rozwiązaliśmy worka z bramkami, to było troszkę ciężko, a potem poszło z górki. W każdym razie poszło bardzo z górki, 17-1, wygrana Sports Pubu efektowna, naprawdę jesteście znowu w gazie, przypominam jakieś 2-3 tygodnie temu mieliście taką serię dwóch porażek, naprawdę no, ciepło się zrobiło wtedy? Szczerze? No, obawiałem się, że będzie troszeczkę ciężko w następnych meczach, że nie będziemy mogli, nie odbudujemy się, nie? Udało się odbudować. No i to te mecze się tak układają tutaj w tej czołówce, nawet jak właśnie mówimy tutaj przykład ZS1, który remisuje z grupą Zarno, że wy ciągle jesteście w grze, powiem więcej, jesteście w ścisłej grze o medale. No, mamy 3 mecze zaległe do ZS1, no jak wygramy, no to przeskakujemy ich w tabeli. Na dzień dzisiejszy mamy 5 punktów straty, tak? A najgorszy wasz w tej chwili przeciwnik, Sevitel? Ostatnie miejsce? Porażkę mamy z Sevitelem, więc chyba na dzień dzisiejszy Sevitel. No jak przegra, jak będzie taka sama liczba punktów, to Sevitel jest wyżej w tabeli. Kolejne mecze, FC Alladyn, J-Commerce 4-4, cios za cios. Fajna bramka Konrada Latosa, taki lob bramkarza w 42 minucie, ale Mateusz Wylężek w 48 daje remis. Kosmik Orzapak 3-6, Kosmik bez nominalnego bramkarza, 3-2 do przerwy prowadzi. Natomiast po zmianie stron Orzapak popis tej drużyny. J-Commerce, CST i Sevitel 4-7, no kolejny zły wynik dla Sports Pubu, gdyż Sevitel pozbierał się po przerwie, do przerwy przypominam, Commerce prowadził 2-1. No tak, teraz to reasumując, naprawdę Sevitel to jest wasz najcięższy rywal, walca o medale. No nie tylko o medale, ale o zwycięstwo w całej lidze, tak? Liczycie na awans? Na awans i na zwycięstwo w całej lidze. Czyli Sports Pub gra o złoto? Jak najbardziej. Jaki jest dla was ten sezon? Po tej hali, naprawdę na hali fajnie graliście, tam dosyć też naprawdę korzystne wyniki. Ciężko było się przestawić tutaj na granie na trawie? Czy większość z chłopaków już grała na trawie. No, hala to było takie wprowadzenie do ligi, tak? I zobaczymy, co będzie dalej. No. Ciągle macie problemy z bramkarzami, tam ciągle jeden, drugi, kontuzja. Jak to rozwiązać? No teraz jest Krystian w bramce i widać, że jest to bardzo pewny punkt. No, nawet w bramki, które mamy, no, idziemy też po zwycięstwo chyba w klasyfikacji najlepszej obrony, tak? I to wina bramkarza, czy ty jak tego ustawiasz od tyłu? I obrona, no ale gdy mamy takiego bramkarza z tyłu, no to super się gra. No niemniej nie ukrywajmy, no napędzają was te dwie młode strzelby. Myślicie, że znajdzie ktoś odpowiedź na nich, czy dopiero w pierwszej lidze będą tacy obrońcy, co już będą umieć sobie radzić z nimi? Miejmy nadzieję, że nie będzie nawet w pierwszej lidze takich, którzy sobie poradzą z nimi. Życzymy wam tego, patrząc na tabelę, no tak jak już tu z naszym gościem porozmawialiśmy, ZS1 no traci impet ZS1, może być problem z medalem. Ostatnie miejsce, oni naprawdę fajnie się prezentowali, chociaż przegrali, bo to chyba mecz na inaugurację Sportsła pokonał ostatnie miejsce, jeszcze wtedy chyba nie byli tacy mocni. Tak, wtedy graliśmy z nimi, wygraliśmy 5-1, ale widać z tego, co obserwuję mecze z ostatniego miejsca, no to drużyna się zgrała i jest dużo lepsza niż na początku sezonu. Udało wam się właśnie wykorzystać ten ich taki dołek na samym początku sezonu, potem kupa meczy wygranych, no teraz właśnie ta wpadka z ZS, nie, gdzie, z Sevitelem, chociaż ja wiem, czy z Sevitelem to jest wpadka, Sevitel, Sports Pub, a może Team Spirit, graliście już z nimi? Team Spirit graliśmy w połowie, przed tym właśnie dołkiem, co przegraliśmy 2 mecze, to wygraliście. Wygraliśmy, nie pamiętam już wyniku, ale na pewno wygraliśmy z nimi. Z tych wszystkich meczy, które grałeś do tej pory, 9 meczy, najcięższy mecz? Nie grałem w 9 meczach, tylko w 7. W 2 meczach grałem nie było, to był Sevitel i ZS1, ale najcięższy mecz na dzień dzisiejszy, tak patrzę. Katole? Dopóki nie rozwiązaliśmy worka z bramkami, to Katole.
Ale jak się już rozwiązało, to było 17. 17 do 1 wygrywa Sports Pub. Dół tabeli, no ta grupa z Armen naprawdę zaczyna fajnie punktować. No zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze trochę meczy przed nami. To był kolejny odcinek Cafe Redbox. Idziemy szukać Adama, bo nie wiadomo, gdzie on uciekł. Zostawił tylko kawę. Dawid Felis, Sports Pub. Zapraszamy tutaj mecze Mistrzostwa Świata. Oczywiście, wszystkie mecze w jakości HD. Zapraszamy wszystkich. Ładnie się tu jeszcze zaprezentuj, gdzie jesteście i tak dalej, gdzie was znaleźć. Sports Pub przy Dąbrówki 3, jest to boczna ulica od Gliwickiej, niedaleko punktu 44 IMAX. Na hasło Redbox jakaś fajna zniżka. Na pewno coś się znajdzie. Coś wymyślimy. Załatwiliśmy wam zniżkę. Szturmujcie tutaj, Mistrzostwa Świata już wkrótce się zaczynają. Dawid tutaj będzie wam puszczał. Będzie fajna atmosfera i tanie piwo. Cafe Redbox, widzimy się za tydzień, do zobaczenia.